Hej, cześć, witajcie. Kolejny odcinek Łowców Skarbów. Pokazywałem już 3 razy Isa VI, ale w dalszym ciągu ten czołg potrafi zaskakiwać tym, że zarabia, czy może też być i całkiem przyzwoitym czołgiem, czego nie można powiedzieć na przykład o Super Pershingu. No, ale nie o tym. Jest ze mną razem na kanale kolega PP013. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajome, jakieś takie znajome rozpoczęcie. Kolega jest właśnie Pepe. Skąd taki nick? Ten nick jest od mojej ksywki, która jest bardzo długą historią. A, rozumiem. Czyli gdzieś tam Nazywali mnie jeszcze. tak koledzy już od podstawówki. Aha. No, nie będę wnikał w twój wiek, bo to wiesz, dla niektórych może być od podstawówki bardzo dawno, dla niektórych, że tak powiem, nie tak dawno. Klan Perun. Powiedz mi coś Klan więcej na Perun. ten temat, ze względu na to, że już się dowiedziałem, że jesteś tam oficerem werbunkowym nawet. No, klan jest bardzo doświadczony. Gramy CW, Esle, kompanie. Posiadamy 90 graczy. Nazwa klanu wywodzi się od boga Perun, czyli od boga piorunów słowiańskiego. No Czyli i co, takie. ciśniemy dalej, cały czas do przodu. Aha, rozumiem. Nie zamierzacie na razie jakiegoś dodatkowego jakby podklanu stwarzać. Nie, na razie o tym nie myślimy. Rozumiem. Słowiański bóg piorunów. No, ciekawe podejście, jeśli chodzi o kwestię wyboru nazwy klanu. Dobra. IS-6, powiedz mi coś więcej na jego temat. Ty go kupiłeś, zdobyłeś? Zdobyłem go. Bardzo niedawno był konkurs. W każdym szóstym tierze trzeba było zdobyć 100 tysięcy expa, więc trzeba było przycisnąć. No i trzeba po prostu mieć bardzo dużo czołgów każdej nacji i jakoś zleci. No dokładnie. No bo innej metody, że tak powiem, nie było. Czekajcie, ja sobie delikatnie jednak chyba przyciszę tą głośność, bo trochę mi przeszkadza w rozmowie. Natomiast, dobra, powiedz mi tak, wygrałeś ten czołg i rozegrałeś nim dużą bitew, czy tak tylko raz na jakiś czas zbijesz gwiazdkę? Zagrałem nim 1700 lub 1200 bitw, już nie pamiętam. Bardzo Ile? dobrze nim idzie. 1200 lub 1700, już nie pamiętam. Wow, powiem Jest szczerze, klanem, że. bardzo go lubię. Aha, rozumiem. Powiem szczerze, że bardzo mocno potrzebujesz chyba gotówki, że tak. Dokładnie. Aha, dobra. A powiedz mi tak, skoro, że tak powiem, spiąłeś pośladki, bo tak się to można określać, i wygrałeś Super Pershinga, to. Znaczy, to Super Isa 36, Super to. Pershinga też wygrałem. Super Pershinga też, tak? Który lepszy? Powiem ci, że obydwa są podobne ze względu na penetrację i na pancerz. Znaczy, Obrażenia może nie no. są podobne, ale obydwa są świetne. Powiem tak, obrażenia rzeczywiście nie są podobne, bo czas przeładowania jest nieduża różnica. Ile przeładowuje dokładnie jest szósty? Wymaksowany, czy No taki taki krótki? wymaksowany. Powiem ci, że 9 sekund lub 10. No to super pering 7 z groszami, nie? No tak. No tylko tyle, że Super Pershing Około. bije po 240 średnio, a tutaj masz 300. 250, No. czasem chodzi po 300. A tutaj bijesz 390, nie? No to tu A różnica jest. tutaj kiedyś mi się zdarzyło, że weszło za 400, 450. Aha. No wiesz, 390 średni damage, więc maksymalny to tam wychodzi chyba prawie pod 480 gdzieś w tych granicach. Także to już jest zacny damage. No To ale jest jak. bardzo fajne, tylko po prostu trzeba się przyzwyczaić do pancerza i do penetracji. Ale jak widać, 335 też wchodzi. No, nie zawsze. Powiem tak, pancerz i penetracja, nie? No to tu masz. Penetracja wiadomo niska, natomiast pancerz jaki? Bo z tego co wiem, on jest bardzo zdradliwy, nie? Pancerz ma swoje dni. Raz rykoszetuje od dziewiątek, nawet od dziesiątek, jeżeli się zdarzy, ale to tylko wtedy, gdy gram w plutonach. Aha.
Ale czasem nawet może wpuszczać od piątek. Nie, to znaczy, gdy grasz w plutonach? Mam? Co znaczy, że gdy grasz w plutonach? Czy jest jakaś zależność między graniem w plutonach? Na przykład X6 i T34. Aha. Rzucam na dziesiątki. No. Tam jak X6 i na przykład Hellcat. Często zdarza się, że rzuca na dziesiątki. Z Hellcatem? O, ciekawe. Tak. Zdarzyło mi się to. No bo wiesz, X... chyba, że było bardzo mało czołgów, bo normalnie jest szósty, ma zablokowany matchmaking do poziomu tam dziewiątego. No. Jak na razie widać, no tylko tak, wyrzuciło cię nisko, więc raczej nie używasz Golda. Ło, 364, ale... Właśnie te E25 mnie wystraszyły, bo... bardzo dobrzy. Aha. Bardzo mocni gracze, no i jak widać... z Golda wchodzi... Z Golda wchodzi wszystko. W E20, z E25 nawet, nie? No to trochę... Nie, ale poprzedni strzał w E25 weszło ci za 300 tam... 30. No, to też... No to jest właśnie to, co cały czas ja mówię, że te całe widełki, tak ta rozbieżność między maksymalnym strzałem a minimalnym, no to jest czasem... No przepaść. Ale ja powiedziałem, że ten czołg ma swoje dni. Tysiąc... Normalnie masakra, powiem ci szczerze, że... No ja na T-34 rozegrałem może z 500 bitew i mi się zupełnie nie chce nim grać, ponieważ no nie bardzo go lubię, no ale... Ja też go nie bardzo lubię. A masz? Nie mam i nie chcę mieć, nawet jak będzie do wygrania. Jest zbyt wolny. Wszystko w niego wchodzi. Zaleta to jest jego działo i wieża. O, to jest fajna akcja. O, właśnie widzę, bo w tym momencie... Teraz przełączyłem na Golda. Za zero. Aha, bo zostawiłem tylko jeden pocisk. Z drugiego pocisku ciężko mi przebić kota. No. Te pięknie w bok weszło. Wiesz co, prototyp boki ma akurat mięciutkie, więc to akurat nie, ze zwykłych też by ci weszło. Natomiast... no... Policzki. Też. Policzki są zdradliwe. Czasem potrafią przyjąć naprawdę od niskich tierów, a czasem rykoszetują. Także... dajcie mi, tak? Rozumiem. No tak. To już kolejny Radley Waters będzie na tym czołgu. Mówisz, że tak, że jeżeli... 4 lub 5. Aha. Jeżeli się... No jak na 1000 coś bitew, to nie tak znowu dużo, ale też... powiedz mi tak, jaka jest częstotliwość wyrzucania go na dziewiątki? Tak mniej więcej? 3 na 10 bitew. Ile? 3 na 10. 3 na 10. No z dziewiątkami to już jest. To już jest problem, nie? Wyjedzie na ciebie 75 i. Po prostu weak spoty. No tak, jeżeli wyjedzie na ciebie 75, to nie powalczysz z weak spotami. Bo tam nawet na Goldzie jesteś w stanie się dźgnąć od dolnej płyty, jeżeli jest skontowany. Trzeba czekać na dobry moment, jeżeli wystawi boczek lub wieżę. No i w tej chwili szukam ARL-a. Potem chyba kolega mi napisze, że jest na T1 lub C2. No, C1 tam ci już pisali, więc... I tutaj się zamyśliłem i... uderzyłem właśnie. Tutaj w teorii jesteś w stanie tędy przyjechać, chociaż czasem się można zawiesić, więc... W teorii. W teorii, no, dokładnie. Ostatnio oglądałem jakiś tam odcinek, gdzie gościu się tutaj właśnie jeden wjechał, zawiesił się, po czym resztę go próbowała wypychać, skończyło się na dwóch czy na trzech czołgach, które się tam zawiesiły, po czym zostały dosyć szybko zniszczone. Chcieli pomóc, ale nie wyszło. No, dokładnie. C1, ARL. Kolega mi pomógł właśnie. Dało 35 sekund, więc zaszukałbym się. No i szósty nie jest zbyt szybki, nie jest znowu taki mułowaty, ale też... Jeżeli się go wyekspi, to jest wielka różnica. A, jeszcze Awkowicz. Awkowicz, tak. No i końcówka będzie najlepsza. Jeszcze z podpaleniem. Używasz skórek, czy raczej nie? Raczej nie. Raczej nie.
Czyli tak mniej więcej na wyczucie masz, wiesz, gdzie mniej więcej strzelać. Odznaka mistrzowska Rady Walters, bo powiedziałeś, że już któryś tam z kolei dokładnie nie wnikamy. A. No to czyli całkiem nieźle. Duży kaliber, specjalista oraz stalowa ściana. Zrobiłeś 7307 damage'u. Czy to jest najlepszy twój wynik jak do tej pory na IS-6? To jest mój najlepszy wynik. Jeśli, no, aha. Powiem ci, że ciężko uzyskać taki wynik nawet na 9 tierze. Dopiero na IS-6. Wiesz co, bardzo... na jego penetrację. Bardzo mi się... że miałem dużo szczęścia. No, dokładnie. Bardzo mi się podoba, wiesz co, taka dysproporcja w stosunku do twojego wyniku, a kolejnych, no nie? Tam naszą zrobił, ty zrobiłeś 7300, naszą zrobił 1100 i z trzeci zrobił 1000, a reszta takie poniżej 1000, no nie? To już jest dramatyczna przepaść, że tak powiem, jeśli chodzi o właśnie obrażenia oraz o to, że tak naprawdę jeżeli byś zginął na samym początku bitwy, to te E25 rozniosłyby resztę towarzystwa momentalnie. Zresztą tutaj nawet jeden Kaszpirowski jeździł na E25, więc on mógłby ich tam zaczarować swoimi umiejętnościami, że tak powiem. Bez premki grasz cały czas? Akurat tą bitwę zagrałem bez premki, ale staram się grać z premką, bo... Ale jakieś dyszki zrobić. Wiadomo, że nawet... Tacy są potrzebne. Ja powiem tak, że nawet granie bez premki, a granie z zarabiaczem, to też taki nie ma aż takiego takich kokosów wtedy, prawda? Więc stąd też i czasem, jeżeli ktoś chce dużo i szybko expić, jeśli chodzi o kasy, no to niestety nie zostaje nic innego, jak tylko konto premium. Chyba, że komuś... Nie jest najlepszą zarabiarką. Jest nią Jadzia albo typ 5-9. No tak, tylko że Jaczkę jeszcze możesz kupić typa 59, już nie. Miałbyś... Właśnie, można go jedynie wygrać. No, miałbyś naprawdę rewelacyjny wynik na... jeżeli miałbyś konto premium, bo prawie 3000 expa, natomiast tutaj zostało ci tylko albo aż 1948. Aż. I 80, prawie 4000 zarobione, więc czasem tak jak masz... Czasem można było tak powiedzieć, że warto sobie przysiąść troszeczkę fałdek i wyekspić takie czołgi, które możemy wygrać, prawda? Dlatego ty zrobiłeś to dwa razy, bo i zarówno na IS-ie 6, jak i na Super Pershingu. No ale Super Pershing chyba troszeczkę gorzej zarabia, nie? Jak masz wrażenie? Wiesz co, myślę, że identycznie. Może ściebełko mniej, ale nie ma takiej różnicy. No na pewno kwestia jest pocisków, bo pociski są dużo tańsze na Super Persa. Natomiast gra się chyba nim łatwiej czy gorzej, czy trudniej niż... Gra się nim łatwiej ze względu na to, że więcej odbija. Aha. Jeżeli schowam dolną płytę i ten wispocik na wieży, no to dziewiątki się odbijają. No tylko tyle, że mobilność jest troszkę bardziej kuleje, bo z tego co widziałem, to IS-6 jest chyba bardziej mobilny. Jest. Dobra. Okej. Okay. No to bitwa w takim razie wyszła ci dosyć ładnie. Jak sam powiedziałeś, zrobić wynik powyżej 6-7 tysięcy na IS-ie 6 to już nie jest, nie są takie przelewki, nie jest to takie łatwe. Tobie się to udało. W twoim mniemaniu wyszło to łatwo, natomiast jak widać po reszcie drużyny, to musiałeś się nieźle napocić, prawda? Także tam... Prawdę mówiąc, jeżeli zginął, to... No to byłoby pozamiatane. Dobra. Chcesz kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić cały klan Perun. No w porządku. Pozdrawiamy klan Perun i życzymy dalszych sukcesów w CW. I mam nadzieję, że będzie się klan dalej rozwijał. Dobra. Nie będziemy przedłużać. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.